Witajcie, wracamy do tematu usługi Weź, Subaj, Oszczędzaj. Pokażę Wam dzisiaj, jak możecie z tej usługi skorzystać. Przy okazji ostatniego odcinka powiedziałem nieco więcej o tym, czym jest usługa najmu sprzętu w Komputroniku. Natomiast dzisiaj poruszymy sobie kwestię, jak wygląda samo rozpoczęcie tego najmu. Muszę na pewno przypomnieć o tym, że z tej usługi może korzystać każda osoba mająca ukończony 21 rok życia, a także posiadająca ważny dowód osobisty. Samo podpisanie umowy będzie odbywało się w salonie Komputronika, a na waszym ekranie znajduje się aktualnie lista salonów gdzie możemy to wykonać. Co ważne, umowa najmu będzie podpisywana na czas 12 miesięcy. W temacie rozpoczęcia najmu oczywiście na początek musimy wybrać interesujące nas urządzenie. Są dostępne kategorie takie jak smartfony, tablety, laptopy do pracy czy też gamingu, PCT, monitory, a nawet smartwatche, a to oznacza, że będzie w czym wybierać. Naszym kolejnym krokiem może być skontaktowanie się z kompotronikiem przy pomocy formułów i wtedy poznamy szczegóły oferty, natomiast możemy też od razu udać się do salonu, który znajduje się w naszej okolicy. Na miejscu możemy załatwić potrzebne formalności, w tym oczywiście podpisanie umowy. W tym procesie zawieramy tak naprawdę dwie umowy, mianowicie umowę najmu z RentUp, a także umowę kredytową z Alior Bankiem. Wysokość kredytu do zawsze będzie suma 12 rat najmu. Oprocentowanie wynosi tutaj 0%, do tego załatwienie formalności powinno zająć mniej więcej kwadrans. Możemy zatem uznać, że cały proces poniekąd przypomina składanie wniosku o zwykłe raty, a także kredyt. Co ważne, podpisanie każdej umowy w ramach usługi Weź, Suba i Oszczędzaj będzie autoryzowane przy użyciu SMS-a. No dobrze, nasuwa się tylko pytanie, co w sytuacji, kiedy urządzenie, które wynajmujemy, zostanie uszkodzone, pojawi się w nim usterka czy też zwykła wada fabryczna. Muszę Was uspokoić, każde urządzenie ma gwarancję producenta, no i też. Na pewnie racie będzie zawarty pakiet ochrony SafeUp, który może być rozszerzony do pakietu oznaczonego symbolem plus, i wtedy będzie to usługa dodatkowa. Co jeszcze ważne, w sytuacji kradzieży sprzętu musi być to zgłoszone do usługodawcy w ciągu dwóch dni od wystąpienia tego zdarzenia. Na koniec poruszymy sobie kwestię tego, co się dzieje po zakończeniu umowy. Możemy oczywiście dokonać zwrotu sprzętu, a następnie zakończyć umowę. Co więcej, na Nasza umowa może być przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Do tego urządzenie, które było wynajmowane, może być wykupione na własność. Natomiast po roku możemy równie dobrze dokonać wymiany tego sprzętu na zupełnie nowy. Na dziś to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę, i tymczasem do zobaczenia.